Witam wszystkich bardzo serdecznie w, no, no, jeszcze raz. W nowym sezonie The Foresta. Tak, w nowym sezonie The Foresta. Halo, łysy. Dzień ze mną Maciuś Wojtuś. I ten dzień dobry, i ten, słuchajcie, ten wdech Essena, takie... No tak, tak nie dali mi powiedzieć. No nie dali, no nie dali, no skonfundowałem się. Czekaj, dobra, przejdź, jak chcesz przejść, idę się wyzbierać. Ja sobie zjem, także słuchajcie, witamy was oficjalnie. No właśnie. Mów! Nie chciałem powiedzieć, że zrobimy drugie zakończenie. Drugie zakończenie i był teraz duży update. Doszły jakieś nowe rzeczy, więc sobie to wszystko sprawdzimy. Będzie można latać. No to mnie chyba bardziej ciekawi. A to trzeba zdobyć? Trzeba to wykraftować? Słuchajcie, jak to trzeba nie zrobić? Nie wiem właśnie. Nie sprawdzałem dokładnie. Ja też nie. Ważne, że coś doszło. Czekajcie, ile mam tutaj, że... Ej, nie mam żadnego batona? Co? Nie, to jest skandal. No, ale pamiętaj, że musisz pozbierać tutaj te skrzynki. Ej, co, już tu nie wejdę teraz? Poza... Na statku no, chyba... już nie. Znaczy, na samolot. A tam nie było batoników żadnych? Znaczy, nie wziąłem listy pasażerów nawet. Nie było batoników. Maciek, nie, to się da jakoś wejść. No. O, dobra. Czekajcie. Lista pasażerów, dzień dobry. Ja porozwalam ten skrzynki. Nie, nie było no, batonów. Ja właśnie rozwalam. Dużo batonów jest tu w skrzynkach. Znaczy w walizkach. Ja Maciek w samolocie też nic nie miałem. Ej, to jest ścierstwo i skandal. Oszukali nas. Ścierki... Ja nie chcę ścierek teraz. To jest pytanie ze 100 punktów, w którym my części mapy jesteśmy. Tego nie wie nikt. Ale wiecie co, ja mam taką dziką fantazję, żeby się osiedlić na morzu. Na morzu? Na morzu. Ja wiem. Wokół wzburzone morze. Czekaj, gdzie są te skrzynki? Już wszystkie? Mało ich było, wiesz? Stały ląd. Nie no, tu też byłem, kurczę. O, alkohol mam. To powiem wam, że ja batonów mam zero. To ja mam, Tomek, jednego. Ej, to jest sześć. Aha, ja właśnie z walizki wyciągnąłem batona. No, jakieś tabletki mam. Ej, co to jest? Co ci ludzie wożą w tych bagażach? Tam niepotrzebne rzeczy. Tak jak moja matka. Jak na wakacje zawsze jechaliśmy razem. W drugiej normalnie walizce przydałby się... ekspres do kawy, telewizor, wszystko. Ja pamiętam, słuchajcie, jak o, mam znowu czekoladę jakąś. Jak rodzice pojechali, nie wiem, chyba rok temu, dwa lata temu nad morze, nasze polskie, bo rodzice bardzo lubią nasze polskie morze. I poprosili mnie, żebym podlewał u nich w domu kwiaty, no nie? No. No bo mama tam, wiadomo, hoduje, pielęgnuje, no i dla mnie to nie jest wysiłek, żeby pójść i podlać. Jak ja mam samochodować, to wiecie, jak to jest z moim bambusem na przykład, prawda? Tak. No. Rosną jak na drożdżach. Tak, bo. No i wiecie, poprosili mnie, żebym podawał kwiatki. No nie, no więc słuchajcie, ja idę do domu, otwieram drzwi i robię sobie jaj, słuchajcie, dzwonię do mamy na FaceTime'ie i taki przerażony jestem, nie? Mama mówi, Jezu, co się stało? Ja mówię, ja nie wierzę, nie wzięłaś telewizora ani lodówki ze sobą na dach auta. Mama, daj ty durniu, ty! No, także byłem w szoku. No i dobra, to gdzie idziemy? Czekaj, bo ja robię ulepszone ci do... Jesteśmy bardzo blisko miejsca, w którym byliśmy kiedyś. Może gdzieś na jakieś otwarte tereny? Albo to jest łódka jakaś, a chodź tutaj masz. No idę. Bo ja sobie dzidę zrobiłem. Aha. Ale w tej łódce chyba nic nie ma. Ja bym się zsunął delikatnie. Ja też powiem, to ten. Ej, widzicie, to ja bym myślał o jakimś takim płaskim terenie. A może chodźcie, pójdziemy do Kejwa, do matki? Macie. No, już pędzę. Wiecie, jak my nawet nie mamy dobrego kubraczka, czyli tego katany. Aha, no. Gdzie ty chcesz iść? Gdzie ty do Kejwa? To jest tylko lina, nic nie ma więcej. Naprawdę? A nie możemy tego rozwalić na deski czy coś? Mm-mm. To nie Don't Starve. Nope. Nie, ja bym ci jakiś wybrał prosty teren, no, a tak gdzieś liny przy, nie ma. O, mam, przy skałach. A ta wysepka taka? I byśmy się odseparowali od tych gumniaków. Nie, wyspa to chyba nie jest dobry pomysł. Będzie ciężko wszystko ogarniać. Ale faktycznie, no możemy się na jakiejś płaskiej powierzchni osiedlić, tylko... Ja coś podniosłem, coś małego, co to było? Robak. Kamień. Aha. Bo to są kamienie do procy. A to ja jeszcze nie używałem procy. Ej, to nie jest cave. No właśnie, wiem. Gdzie Wojtek polazł? No on tam się wspiął, a my nie damy radę, więc... Nie, my nie damy rady. Maciek, to jest dupa, a nie strona. Ej, gdzie my... No... Jak pójdziecie dalej tam,
to wypłyniecie, znaczy przepłyniecie, jeżeli przepłyniecie, to będziecie w tym samym miejscu, w którym byliśmy w tamtym sezonie. Okay, no to pierwszym. Co? Musimy płynąć. Tylko Maciek, no pamiętaj, dobra. Tu masz tlen. A Jezu, no tak. Zapomniałem, cio. Znaczy już pamiętam. Może odnajdziemy tutaj coś nowego, jakąś, nie wiem, grotę? Stały ląd! Znaczy, prawda jest taka, że ja nie wiem, co dodali w tej aktualizacji. Wiem, że na pewno dodali... No SM powinien więcej wiedzieć, przecież to jest jego ulubiona gra. Dodali coś do latania. Tak, to też widziałem, jakieś nowe manekiny, czy to tam się zwie? Tomek? No? Ja gdzieś wpłynąłem, pod skały. No, i się uduś. Ej, czekaj, to jest jakaś grota! Maciek, ty wypłyń. Ty nic nie masz. Wypłynąłem się. Wypłynąłem się, no. Ej Boże, to daleko. Szybciej. Ja nie mogę w wodzie pić. No. Nie, nie możecie ani pić, ani jeść. Buuu. A synek, a tu na skałkę mógłbyś zobacz, przycupnąć. Nie, dobra, tutaj zaraz będzie ląd. Chyba. Chyba. To jest dobre podkreślenie tego. Nie no, jakaś wyspa jest. O, to Wojtek nad nami leci, widziałeś? No bo Wojtek umie się spinać. Gdyby tak sobie urządzić zawody w strzelaniu dzidą. A dlaczego stoisz, jak mówisz to przy mnie? No właśnie. Widzę, on już zamierza. On już zamierza. No chyba, weź tą dzidę. Ale to się wiem. Tu coś jest. Tu jest jakaś grota. Chyba solna. Nie, to nie jest wiliczka. To jest złudzenie chyba. Tylko... A! No i świetne. No. Będę trochę dalej niż wy. Tak, to było złudzenie. To ja też miałem takie właśnie tam złudzenia na początku. Się złudziłem. Szkoda. Ale mogliby takie groty zrobić, wiesz, że możemy na przykład zamieszkać sobie czy coś, nie? Znaczy no... W skale. W sumie nie byłoby to głupie. Ty, zamieszkajmy w cave'ie. Nie da się. O. Czemu się nie da? Nie postawisz tego domu. Aha. Znaczy, w sumie jakby był ten duży cave, to dalibyśmy chyba radę postawić, ale nie wiem, czy to by miało w ogóle jakikolwiek sens. No, na głowę by nam nie padało. No nie. Ja mam pytanie, czy my daleko jeszcze będziemy płynąć? Nie wiem. Nie, tu już jest kawałek, jest wyjście. Jesteśmy gdzieś w czarnej jadaczce. Jesteśmy, mówię, dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy w tamtym sezonie. No to nie no, zmienimy coś, żebyśmy nie byli w tym samym miejscu na co sezon. To zamiast na górze, to na dole się usiadamy. No, wejdę tu. Nie wejdziesz. Musiał powiedzieć. A, tu jest płasko. Nasze żelazko prasuje płasko, nasze żelazko. Tam. Nie wiem skąd to wziąłeś. Z podstawówki. Przedawaliście żelazko? Nie, ale taki gdzieś był tekst. Czy to w jakiejś reklamie było kiedyś, jak byłem właśnie w podstawówce i tam cały czas to powtarzali. Nasze żelazko prasuje płasko. Jeszcze jestem, mam inny tekst, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć. No mów już. Ala ma kota, a Miriam ma ptaka. No każdy ma co chce. Badumc. Dlaczego na mnie leci drzewo? Nic nie leci. Ej, a za tą skałą może tam coś będzie, jakiś fajny Tomek, teren? Ale to jest ten teren, to jest dokładnie ale ta halo, góra, na której drewno. Się... Ale halo, weźcie drewno, to jest początek domu naszego. To którą stronę byś polecał? Ja nie mam mapy przecież. No ja właśnie nie wiem, gdzie ty chcesz. Na pewno nie tam, gdzie ostatnio. SN, wróć po drewno. Jak ja mam tym drewnem? Masz marnować? Odrośnie. Weź zostaw tamto drzewo już. Chodź, idziemy ja tam. Ja idę z nim. Ja postawię dwie pierwsze deski. Ja będę jak Conan. Conanku. Dlaczego ty nie odbierasz? Tak, na pewno tam na górze będziemy, jeżeli byśmy mieli się osiedlać tam na tej górze, to tam by mnóstwo ich łazi. No. A my mieliśmy dom tam na górze. No całkowicie na górze? Tak, to nie pamiętasz? No dobra, z tej strony, bo mi się perspektywa... No i deski mi wpadły do wody i umcia. Chyba, że tam po drugiej stronie na wzgórzu. Tam wprost to teraz, to nie? Będzie by około zimy.
W sumie tam, no, ej, tam by było może fajnie. Można by spróbować. Czekaj, czekaj, ja biegnę. Aha, już nie biegnę. Maciek, ty masz te dwa, te mięso, nie mięso, drewno? Nie, wypadły mi w wodzie. Aha. No widzisz. Mówiliśmy ci, nie bierz. Ale ja lubię tak to z tobą taszczyć. Czekaj, niebieskie można jeść, nie? Tak. Tak. Pom, 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 to będą nasiona może. Nie, nie zbierzesz tak nasion. To są chyba białe. To są białe? Białych nie jest. Nie jem, nie próbuję. To ja sobie zjem niebieskie. Ała, ała, co mnie kuje? Czemu niebieskie kują? Nie zjadłeś niebieskich, tylko pewnie białych, które były obok. Ale pomyliło ci się. Ja myślę, że ośle, bo to są berisy. To no, co chwilę są? Królik. Chodź tu, będziesz dobrym papu. No i co, idzie się dla mnie. A tutaj? Na tym prostym? Tutaj blisko, chcesz? Blisko rzeka. Las też jest. Chodź do namiotu. Nie da się. Co się nie da, wszystko się da. Czekaj, mi się nie, tu chyba. Tu chyba była, tu była był list, jeśli dobrze pamiętam. Nic nie widzę. Ej, no jak to zamiotu? Są książki, ale nie ma nic więcej. Co za bezczelna skrytki atrapa. Natomiast tu jest wejście do cave'ów. Wchodzimy. Wojtek, o, materac. Jest to jakaś notatka. Ja mam zdjęcie, tu. Mam zdjęcie, czyli to jest ten... Nie wiem, co to. No tutaj, chyba że to gdzieś... jest tam jak wejście do cave'u pokazane. Okej. Okay. Na tym zdjęciu. No bo to jest w sumie lokalizacja, jest spoko. In the picture I can see... Ja mam propozycję, zbudujmy dom na, zbudujmy dom dokładnie nad wodą. Na piasku. Nie, zbudujmy dom dokładnie nad wodą. I nad zróbmy wodą? Zejście z jednej i z drugiej strony. A to chciałem, że ja mówię na morzu, zróbmy zejście, no i co? Nie, Wojtkowie chyba na to chodzi. Ale na morzu nie zrobisz. Zbudujemy nasz dom na piasku. Czy to w tym miejscu, żeby tak zrobić? No czekaj, teraz ci pokażę, co mi chodzi. Znaczy, ja wiem, o co ci chodzi, centralnie po środku, żeby było. Tak jakby. Ale po środku czego? Po środku tej rzeki? No. No zaraz wam pokażę. A da się tak? Ty, jak on ją... Ta postać ma jakie ma długie skoki w ogóle, patrzcie na to. Czekaj, jaszczurka jest. Gdzie ty jesteś, Jasen? Zostaw ją. Bije jaszczurkę. Gdzie potrzebujesz jaszczurkę? Ciekawe, co będziesz jeść, ja nie mam no i tych... widzisz, i zdupczyłeś mnie. Ja. Ale, no ja, ty, chodź, patrz. No patrzcie. Patrz, patrz jaki no długi skok, patrz. Tu zrobić Jezus, dom. Jezus, straszyłem. Okej, okay. I czyli w razie czego możemy rozbudować ją tutaj w dół? Chyba, że nie. Chyba, że chcecie na płaskiej powierzchni. Nie no, to też jest dobrze. Będzie nam, będzie tak mieć ten łóżko wodne. Ewentualnie możemy go zrobić, poczekajcie, ja to usunę i zrobimy może go wyżej trochę. No, troszkę wyżej by było. To, dobra, to już mogę iść rąbać. Możecie rąbać, no. Proud Mary, to idziemy sen. Bernin. Czekaj, Rolen. Stąd zacznę. Rolen. Engret. To. No, komu Engret? No, ta tempa. Tej, której nie lubimy. Tak. Jak ona miała? Agnieszka? Boże, skrzydziła imię mojej żony. Chyba tak. Mówimy oczywiście, słuchajcie, o królowach życia. Tak. Królowych życia. Królowach, Boże. Królowach. Królowach jest tylko jedna. Królowach życia. Królowych życia. Już kończyliśmy sezony i teraz czekamy na nowy z Esenkiem. No, bo Wojtek, nie mam Wojtek co się oglądać z nami nie... Oj, jaka ta... Wojtek z nami nie oglądał i ubolewamy nad tym. Tęsk... Co? Bardzo. Ubolewamy. Czemu nie mogę tutaj dać żadnego tego? Bo musisz stanąć od strony tego. Czego? Młotka. Serio? Odrastanie drzew włączone, okej. Okay. Musimy sprawdzić. Dobra, dałem dwie pierwsze deski, Tomek. To dobrze, ja tam już chyba... Zbudowałem nasz dom na piasku! Ja tam już kilka złupałem, więc... To ty łupa, ja na razie noszę. No dobra. Pyrym. Wojtek! Dobra. O. Wohinzdu. Co? Gdzie jesteś? No, zrobiłem nam szałas, żebyśmy się mogli przespać i zapisać w razie w... Dobrze.
prawidłowo. O, to jest bardzo dobra opcja. Good idea. Słuchajcie, bo niezapisanie grozi w tej grze czymś złym. O Jezu, tak. Daj spokój. Toż to byłaby tragedia. Na szczęście, słuchajcie, nam się to nigdy nie zdarzyło. Nie. O, beleczka raz, beleczka dwa. Dawaj to. Myślałem, że sam się zabiję, ale nie. Nie zabiłem się. Czemu moja postać skacze, jak ja nie chcę, żeby skakała? Jestem, brakuje jeszcze troszeczkę desek. No ja tu mam. Beczkę. Troszeczkę, jak on pewnie tylko ściany dopiero Wojtek postawił, znaczy podłogę. Nie, to jest fundament dopiero. No. To gdzie tam, Maćku, do sufitu? Fundamentum. Się strasznie szybko męczę. To nie męcz się. Ta postać tutaj powinna tak levelować, wiecie. A tak, tak, że masz drzewko tego, masz drzewko levelu i jedziesz sobie, że wytrzymałość, tak, siła, kondycja, że bieg, rżnięcie. No, rżnie Boże. I co? I... I Hugo! Hugolina! W naszym Hugogrodzie! Ej, ale ja pamiętam, jak zawsze chciałem w Hugo zagrać na telefonie stacjonarnym. Tak, ale, ale to było takie opóźnienie, że daj spokój. Oni mówili w prawo, Hugo, w prawo! A to przez słuchawkę ci chyba mówili, czy nie? Nie, na telewizor musiałeś patrzeć. No jak, Maciek, to chyba przez... No tak! Nie, no tak. Tak? No, to było... szło na żywo. Chociaż kto wie, magia telewizji. No. Przecież to by mogło być okropne, ten. No było opóźnienie, pewnie, że tak. I to było w prawo, Hugo! Nie wiem, czy ktoś tam wygrywał? Chyba... Wydaje mi się, że zdarzyło. Tak. A to musiał ktoś mieć naprawdę skilla, nie? Nie wiem, ja nagrody nigdy nie dostałem, bo się nie dodzwoniłem. Ja też się nie dodzwoniłem. Raz próbowaliśmy z mamą zadzwonić. Tam się nie udało, potem raz też tata właśnie próbowała zadzwonić. To też mu się nie udało, bo linia zajęta. No a za połączenie i tak zapłaciłeś. Tak. No. Bo to były już te czasy, w których się, jak się było oczekującym, to już się płaciło, nie? Tak. O, dobrze, mam latarkę, zapalniczkę. Ja też mam przecież, czekajcie, o. Też ponoszę tego drewna, potem już nie będę wiedział, gdzie co jest. No! Tylko szkoda, że ten młotek jest po drugiej stronie i tak średnio nam wychodzi tam skakanie. No, niestety. Ale zaraz już będzie sobie to być można chodzić. We wish you a Merry Christmas. Ej, o, nie, moja postać się tak znaczyła, że to jest Hugo. No. Co? Żeśmy sobie miejsce znaleźli. Czemu? No może dlatego? Coś tam słyszałem, ale nie wiem. Celina przyszła. Co, ty już pierwszego dnia? O Jezus! O my, Jezus! No, ale to weźcie ją, pisknijcie. Jaki ty ustawiłeś tryb trudności? No, że ten. No, że ten. Jaki? No, łatwy. No, na pewno łatwy. Nie, to jest po prostu miejsce, w którym oni się z reguły respią. To mają... Ej, mi jest zimno w Tomek, ogóle. Tomek, rzuć tu patykę. Ja zrobiłem pochodnie, żeby ją podpalić. No to kości będą, wiecie, też to jakieś, wiecie... Pocieszenie. Pocieszenie. I ja zamarzłem, nie? Dlaczego? No przez to, że wpadłem do wody, a jak wpadłem do wody, to za chwilę jest zimno, no nie? Dobra, tu jeszcze dwa bale zostały. I trzeba... No teraz... chyba kuźwa żarty to są! Następna? No tym razem to już Wacław przyszedł. Wacław. Jestem, czego to druga? Co? A ona fajne solo chcesz? No podejdź. Paniaczku, no chodź. Ja widzę, że teraz będziemy mieć ciekawiej z nimi. Mhm. Zęba wypluł, dawaj zęba. Fuj, pewnie z próchnicą. Kij go tam. Ważne, że można z niego potem ulepszenia robić. Dobra, Wojtek go wziął. Jezus, i wrzeszczą, to jakby stare drzwi się otwierały. Właśnie one stąd przyłażą tutaj. To będziemy mieć ekspiarkę taką jak w Minecrafcie. Ile jeszcze kłód? 8. 8, no. Macie już tutaj drzewa pościelane, czy nie? No, nie, ja chciałem ściąć to. Tutaj do Wojtka przyłazili.
To ja sobie złupię to obok. A ja pomagam Wojtkowi. Ale patrz, tylko dwójka przyszła, niech więcej. Aha. Co? Maciek, odsuń się, bo Tomek... No. To nie był sabotaż. Niechcący się, no... Ja widziałem, że moje się ostatnio zakwalifikuje. Ej, ale to będą ładne widoki. No. Ale wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nie da się... Wiecie, czego się nie da. Nie wiemy. No... Ja próbuję rozkminić, ale też mi jakoś nie wychodzi. No nie da się... Ludzie, niech swoje myślą. Ej, nie pamiętam, co miałem powiedzieć. Gdzie to jest ten? Czekajcie, to jest z góry spuszcza. Tomek, ja już mam dwie, już nie trzeba więcej. Na ściany? A to ściany to rano. Trzeba się przespać w szałasie, halo. A nie, dobra, Wojtek zrobił schody. Więc jeszcze trzeba schodzika. No, żeby się dostać na górę jakoś. To mi tu jaszczurki goniają. Dobra, mamy podłogę. Very well. To teraz razem potrzebujemy 8 kłód. Wojtek, mamy. Masz tam gdzieś puści... Masz, mamy? Mam. Jezus Maria. Tak, przeleciałem przez ten. Wiesz, a jak ja tak zrzucę, one spadną? O. Tak. Dobra, biorę je. Pięknie, ej, w locie ptaka ją złapałem. No halo, no, halo. SN? To się tu banknąć nie chce. Nie, tu się cofnij. A! O! Halo. Ale ładnie. Powiem, że taki dość spory ten dom będzie. Dobra, chodźcie, zapiszmy się i śpimy. To jest ściany. To jest jednorazowe, Maciek, to na koniec tam zapiszemy. Tak. Ja się już zapisałem. Znaczy nie, jeszcze nie czekaj. Znaczy nie, no w sobie zapisać znaczy, się zapisać można, możemy. No, ja już zapisałem. Tylko nie spać. To wiecie, dla pewności trzeba się zapisać. Co? To będzie miejsce numer 5 dajmy. O, dobra. Musimy sobie miejsce wybrać. Biegłyk! Ej, tej lasce, która tak wrzeszczy, skrzypi, to trzeba jej olej dać. Ej, chodź się prześpimy. Czemu chcesz spać? Będzie jasno, nie będą się tej zapalniczki używać. Ubogiej w duchu. Chodź tu rąbać. Boże, sarna, przestraszyłaś mnie. Czy kogoś na dół. I co, robimy wejścia z dwóch stron, tak? Tak. To jest tak, Essen, Wojtuś już zrobił te ściany. No, idę. We need you to sleep. Tylko pamiętajcie, pierwszy się jeszcze raz zapisać. Ale to będziemy musieli potem ten, za chwilę robić ponowne. Czemu? Albo... Jeszcze no z łóżkiem będziemy mieli problem, żeby zrobić. Na łóżku jest sporo rzeczy potrzebne. A drogi jest ten szałas? To co teraz mamy? To dobra, ja się zapisałem, to co, idziemy spać? No ja czekam, aż się zaśpimy. Tak? Chcecie iść spać? A nie będzie lepiej rano, jak będziemy budować? W dzień? No ale to wiesz, że jak pójdziesz spać, to potem będziesz żarcia potrzebował. No mam batona. Ja nie mam. To może Maciek, poróbmy jeszcze, chodź. Chodź, jeszcze. Aha. Chodź, jeszcze to ja przykinam się sobie z nim batona, amen. Thank you. Ja już byłem głodny. Znaczy ja w sumie też jestem, ale ja nic nie mam. To czekaj, zaraz opolejemy tam jakieś mięso, bo by nam się przydało w ogóle dla wszystkich, no nie? No. Wojtek, jak tam twój stan głodu? Dobrze. Wojtek powiedział, mam mnóstwo batonów. Tak. No mam trochę, no. Ja ani jednego nie znalazłem. A ty jakieś drzewa inne chciałeś, czy gdzieś nie, tu są konary, czy... Nie ma. Aha, nie ma. Nie ma konanków. Konanków. O, zamierucha się robi. Ja bym zrobił chyba ławkę, bo coś mi tak... Marnie idzie. No mi też nie za ciekawe. Wiesz co, ja wezmę dwie kłody i ja zrobię już ten ławkę przed domem. Dobrze. SN uważaj. Gdzieś jest ten. Co? Pustwo. Co jest? No łazi tu gdzieś.
Nie widzę. To był królik latał koło ciebie. Nie. Gdzieś był. Macie deski na dole? Okej. Okay. Nie wiem, Wojtek, ja nie widzę. Czekajcie, ja zrobię ten, tą ławkę. Ławka chyba tu gdzieś była, schronienie. Czasami słychać takie odgłosy okropne, jakby ktoś napadł do tej był. Dobra, słuchajcie, mamy dużo kłód. Dużo. Dobra, Maciek, możesz siąść. Usiąść. Czekaj, bo... O, stawiam... Co ja postawię? Ścianę chyba stawiasz. Płotek jest. Płotek jeszcze mamy, patrz. No. Takiej chaty to jeszcze nigdy nie mieliśmy. Gdzież? To ja siadam. U mnie zawirucha idzie. Że wiecie co, z drewnem to tutaj mogą być problemy. No drzewa zaraz odrosną. Dobra, nie? Wiecie co, chodźcie spać, bo nie widzimy w ogóle gdzie są drzewa. Cokolwiek. No to jednak mówiłem. To dobra, to już możemy się zakończyć. Tak? Tak? No to zapiszmy się i się prześpijmy i... Będziemy potem za 5 minut znowu robić ten domku, żeby się zapisać. No, dobra, to ja mam nadzieję, że wam drugi sezon przypadnie do gustu. Mamy nadzieję, że odkryjemy wszystkie te nowe rzeczy i... Wszystkie tajemnice. Euro i dolary. Znaczy ja tam na screenach widziałem, że matka chodziła sobie po powierzchni normalnie. Znaczy są nowe potwory w ogóle. Ej, mamy wejście do góry nogami zrobione. Ja tu góry nogami? Nie, no od przodu. Tak? Dobrze, to jest. Czy od zewnętrznej zrobiłem? Nie, dobrze. Nie, nie, bo tu musi, to jest nasze zamknięcie tak od dobrze, dobrze. No, więc był ze mną Wojtuś i Maciuś. Byliśmy. I byłem, byliśmy też ja. Byłem też ja, tak, więc do następnego. Byliśmy też, by towarzyszył SN. Więc do następnego razu, pa pa. Pa. Pa.